Tam się na spatulę wszyscy rzucają. My sobie weźmiemy glowce. Kurde, wszyscy się rzucali na tę spatulę, a wziął jeden koleś. Inni się w ogóle nie ruszyli. O co chodzi? Pam, 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 pam. Siema, Marko. No to są zdecydowanie trzy najciekawsze postacie, które mogę kupić. Nie wiem, czy tego Malacha zaraz sprzedawać, czy nie. Skoro Nocturne są nerfy, to Blade Master zasędzieżnie koszą wszystkiego w 2 sekundy. Nie, teraz wszystko koszą w 2 sekundy Blade Master Azir. Zamiast Nocturna. I co tu mamy? Mamy taką opcję, która jest w miarę ciekawa. Mamy też taką opcję, która też jest w miarę ciekawa. Ewentualnie Warwick. Na czym co dostaniemy? Z 4 golda, 6 golda. W teorii 10 golda, no ale wolę jednak mieć troszkę większą szansę na silniejsze jednostki obecnie. Armor. Niekoniecznie. No nie ma tragedii. O Jezu. Dobra, przegrana. Zobaczcie, co ma. 3 Woodlandy i Azira. Makabra. Makabra. There's no time for redemption. Nie dostaliśmy elektryków. Słuchajcie, sprzedaliśmy Jacksa, więc w następnej rundzie dostaniemy Jacksa. Tak to zwykle bywa. Wiecie? Icebound Gauntlet to by się tylko i wyłącznie sprawdzał na Ezrealu. I raczej nie chciał tego budować i tak. Musimy mieć jeszcze Serafa do tego. Dobra, tą walkę wygramy. Co my tu bierzemy? Dobra, weźmy tą zerę, jakbyśmy mieli grać 3 infernalami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przedmioty mamy takie se. Azir się pojawił. No cóż, darowanemu Azirowi w zęby się nie zagląda, to na pewno. 15. To by poszło do 18. No zobaczymy, czy jesteśmy w stanie wygrać tą walkę, ale wydaje mi się, że chyba nie. No ale już kto wie. Azir daje dużo damage'u. No i git. Że my tu wygraliśmy? Zajebiście. Dobra. Miecza nie ma. Jest jedno spatula, nie ma spatuli. Z 3 golda, to możemy zrobić tak. Kurczę. No, ale zrobimy tak. Dobra, sprzedamy ten Asus, tak chciałbym mieć już 30. Jeśli podoba Ci się muzyka z Lola, to ziomki zrobili 10 lat muzyki z Lola w jednym klipie, bardzo fajnie mi to wyszło, jeśli coś tam mogę podesłać. Wyślij na Discordzie. Zawizować golda, szczerze wydawać co rundę, zależy od sytuacji, kolego. To jest bardzo zależne od sytuacji. Siema Dart, dzięki za 50 biców. Dużo kasy wydać mi z ten Nautilusa, ale warto, żeby mieć te 50 golda. O, kurna. No dobra, zobaczymy, czy dostaniemy. Można by zrobić ewentualnie jeszcze też tak. Czy nam to wygra tą walkę? Nie, no dobra, zrobimy tak. Siemka Jeżomski. Dabik. Kiedy będzie koło fortuny? Będzie w tym miesiącu, obiecuję. Jak obiecałem, że jak nie zrobię koło fortuny do końca miesiąca, to rozdaję 100 subów. Więc wiecie. Chyba postaram się zrobić to koło fortuny. Kindred sprzedamy. No, mogę poczekać, bo przecież mogę dostać jeszcze więcej golda. No, jestem idiotą. No, właśnie. No nic zrobię na razie, tak? Ale damage ten Niko wrąbały, ja pierdzielę. Makabra. No to tyle wyszło. Darts prezentował subskrypcję fioletowej maskotce. Dart, dziękuję Ci bardzo za 50 bitsów, a także za kolejną 7. rozdaną subskrypcję na kanale. I witamy z powrotem fioletową maskotkę. Siema. Co tam słychać? Miło widzieć z powrotem. Dziękuję bardzo. No przedmioty są trochę lipne. Przedmioty są trochę lipne, nie powiem. Musimy zmienić pozycjami Leone z Nautilusem. To nie ma sensu. Najmniejszego. Nie ma sensu najmniejszego. O, Anka. Kuźwa. No dobra, Lucianem nie będziemy grali. Nie ma na to szans. Za duża konkurencja w tym lobby. Trzech ludzi gra z Lightem. Panie, wad. Przydałby się w takim wypadku Morello Singed, bym powiedział. Jak jest według Ciebie aktualnie meta, co najmocniejsze? Lighty z Seną Lucianem i z GA i Blade Masterzy Desert. No, w sensie Blade Master Summonerzy. Zaraz zdenerwuję. Bierzemy tę spatulę dlatego tylko, że nie wiem, nic innego lepszego nie było. Po prostu. Nice catch. Ash Spiegel of the 47 months. Ash, welcome back. How are you doing, my friend? 47 months so far, man. You're insane. Thank you very much. Hope you enjoy the content. Did you play EFT a lot lately? I mean, Escape from Tarkov, not Teamfight Tactics. 47 months, man. That's really insane, insane support. Jak widać tylko tył w twojej głowie, no bo prowadzę przecież. Co jest, panie? Chcesz, żebym dostał mandat na torach? Ojejku. A Kindred? Problematyczny champion, bym powiedział. Dobrze, gdzieś pozbyliśmy tam dwóch bohaterów. Więc mało damage wszedł. No i teraz będzie zagwozdka. Co dostaniemy? Ilu jest tych Blade Master Azirów? Jeden tylko, nie? Za to 3 lighty. No to kurde, warto by było w to iść. Jeśli dostaniemy łuk oczywiście. Kurwa. No nic. Ten Force of Nature naprawdę nie jest tutaj nam do niczego potrzebny. Czemu ja tego nie kupiłem? A, jestem idiotą. Nie jest... Coś musiałem sprzedać. Warto było sprzedać w sensie. 45... Dzięki 7 dni. Sprzedamy. Będzie ciężko zrobić srebrnego Jorika. Ta Niko zadała dużo damage'u, wam powiem. 5 koła. Ocean. Kurde. No dobra, sprzedam tego Twitcha. Trzeba było to zrobić wcześniej. Naprawdę nie byłem przekonany. Czy to i tak przegramy, nie? Bo nie mamy jak zabić tej sceny. A nie, może jednak nie. Ale widzieliście, jak ten Lucek zabił jeszcze dwie postaci w trakcie, jak się respawnował, nie? Dobra. Muszę znaleźć damage czempiona z przeciwnika. No sobie rozwijasz tą listę. Zresztą na to poczekamy jeszcze na raptory. Jakie lasery w ogóle? Jakie lasery wyjeżdżają? Zalokuj na nami, nic nie będę lokował. Wolę sprzedać tego Nautiliusa. Przydałby nam się Death Cup tak w ogóle. Albo Jeweled Gauntlet. Też byłby spoko. Będzie atakował. No właśnie. Nie mam tego Jorika. O, ale odpalił się. Okej. Okay. No nie powiem wam. Ta Lux, jak zabije jak pierwszą ultem kogoś zabije, to strzela 3 ulty pod rząd. Rewelacja to jest. Cztery Oceany musimy zostawić. Bo bez tych 4 Oceanów to no, ta Lux nie działa tak jak powinna. Mógłbym Mystika stracić i wstawić 4. Wardena. Ale wydaje mi się, że to będzie na razie bez sensu. Ale jeśli to będzie srebrny Taryk, to się będzie opłacać. Ewentualnie mógłbym sprzedać Azira. Ten Azir i tak chyba niewiele tutaj będzie robił już teraz. Chociaż 1700 damage'a z tej poprzedniej rundzie walnął. Inna sprawa, że 3 summonerów jednak troszkę daje. Ten miś jest też spoko, wtedy jest większy. Kurna, co jest? Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się odpierdziela? Mega dziwna gra. Amu. Zamiast mamy fajta obecnie. Kolejna Ocean Lux. Nie no, chyba nie zagramy tak. Ja bym bardziej potrzebował tego Tarika albo Amu. Żegnamy o ziemble, lul. No nic. Kolejny Force of Nature z koła, no my go nie dostaniemy. To na bank. No, niestety nikogo nie zabiła. Ajajajajaj. No właśnie, tu jest ten problem. Jakby zabiła kogoś z pierwszego ulta, to byśmy jeszcze mieli tutaj szansę. Ale niestety nie wyszło. Jak coś czułem, że tego Death Cupa mi wezmą. Dabik, siemanko. Taki dabik wjechał. No, przedmioty mamy tragiczne generalnie, nie? To jest w ogóle zabawne. Nie, to jest totalnie bez sensu. Nic nie dostaliśmy. Jak te ulty zasadziła w ogóle. Oj, ta z nie trafiła niestety. Widzicie to? O Boże. Ty, no ale dalej. No wreszcie. Dabik kolejny. Czemu stream w jakości 900p? Dlatego, że będziemy grali jeszcze w Tarkowa, a Tarkov w 1080p się nie da oglądać. Się absolutnie nie da. Potrzebuję jednego Amumu, jednego Tarika albo jednego Jorika. To są rzeczy, które mnie interesują. Ionic Spark, kolejny gówniany item. I ja pierdzielę! Niesamowite. Niesamowite to jest. Jakie itemy potrzeba wkładać na Azira? Blade Master, Jeweled Gauntlet i Infinity Edge albo QSS. Czemu się nie da? Bo Twitch nie ma wystarczająco bitrate'u, żeby oglądać taką grę w 60 fps na 1080. No dobra, to na razie tak. Powinien pomóc ten Tarik. Nie no, kocham tą Lux. Ma tak kretyńskie w ogóle, znaczy jeden szczerze ma kretyński. Ten Titan z Resolve to w ogóle bzdura, no ale troszkę dodaje damage'u. Więc to się tam jakoś kalkuluje, ale generalnie jest to totalnie z dupy. Nie bardzo mam na co wymyślić tutaj. Lux jest w dobrym ustawieniu. Nie możemy za bardzo nic zmienić. Nikt nie gra z Efyrem. Więc tu też nie ma co zmieniać. Moglibyśmy tylko ewentualnie tak zrobić, żeby dać jeszcze nami buffika. No niestety teraz nie trafiła. No jest okej, Tarik tutaj ratuje wszystko. No, wygraliśmy.